Siema! Tu jest Stalker, a to jest Dead Space 3. Tak jest. To jest Dead Space 3, jakbyście przed chwilą pewnie widzieli. I tutaj, jak widzicie, można sobie stworzyć nową grę, którą my właśnie teraz stworzymy. Nowa gra. Wow, naprawdę podoba mi się menu tej gry. Bardzo mi się podoba menu tej gry. Popatrzcie, klimat jest super fajny, można tak jakby się rozglądać. Widzicie, jak weźmiemy w ruch ekranu. No, na kramcie ekranu weźmiemy. Możemy się tak powiedzmy rozejrzeć w menu. Bardzo mi się to podoba. Możemy zobaczyć, widzicie, tam jest jakiś nekromorf na ścianie chyba. Inny mutant. Okej, okay, a więc zaczynajmy, nie? No. Solo! Podoba mi się te przejścia w ogóle. Super. Ale to się chyba zmieniło, jak widzicie. No, zmieniły się otoczenia ogólnie. Tam nad sobą. Okej, okay, tu jest klawiatura. Dobrze. I jak widzicie, czy chwileczkę. O, tak krople wpływają jakby po tym, po ekranie jeszcze. To też fajny element. I weźmiemy sobie normalnie. Okej, okay, bierzemy to. I zaczynajmy! Dobra, teraz się przymknę, a wy sobie obejrzycie filmik. Albo coś tu pogadam. No to jest jakieś, no. Co to? O, ja nie mogę. Wow. To wyglądało dosyć przerażająco. The details of the original Black Market disaster were buried in cover-ups and conspiracies, but not before an entire religion could be launched in the name of one of its researchers, Michael Altman. His questionable death turned him into a martyr, and Unitology was born. To this day, it thrives. A secretive organization of these leaders are divine. And their plan for us, a glorious unity of mind, body, and spirit. Generations after the Black Market disaster, mankind found himself going extinct from lack of resources. Oh. Desperate, he sought to replicate the Black Market in an attempt to harness its limitless energies for himself. The records of this era are unclear, but we now know the replication was successful. But the cost too high. The marker copies were all buried, hidden in secret places across the universe, where, to all our benefit, they might have stayed. But 200 years later, during an illegal mining operation on Aegis 7, the planet cracker USG Ishimura unearthed one of the forgotten copies, a red marker, and with it, the start of a new wave of marker infections. A key survivor of that incident was an engineer named Isaac Clarke. That marker spoke to him and left him with a gift, a mental blueprint of the marker itself. Isaac was captured and tortured by Earthguard, his mind harvested for the marker's secrets. The marker program was thus restarted, and a new one built on the populous Titan Sprawl. The disaster quickly followed. He managed to escape, but just barely. There was nothing left but dust, just like Aegis 7. Since that time, the marker crisis has only deepened, and Isaac Clarke, his marker touch mind still burning with the ability to build or destroy them, stays in hiding, determined to retreat from the markers and all they have wrought. But there is hope. A backwater ice ball of a planet where 200 years ago a clue from the past that may save our future. Co teraz? Okej, ładuje się nam loading.
Podobają mi się, właśnie takie, podoba mi się gra, jak właśnie się zaczyna. Bardzo fajna jest. Tak powiedzmy filmowo, to jest chyba super. No. O, to jest pewnie my. Trochę to jest w przyszłości. Zamknij tą maskę, bo zamarzniesz, koleś. No i co teraz? O, zamykaj. Dobra, idziemy dalej. Okej, jak widzicie jesteśmy... Ale gdzie my w ogóle jesteśmy? Na jakiejś pustkowi. Nie wiem... O, co jest? B. A okej, to już miałem. Tak bym, bym błądził, nie wiedział dokąd mam iść. A ty mi pokażę drogę, okej. Mogę wycelować? Tak, mogę też wycelować, ale... Jak tu widać mam zero powoi. To nie będzie, to nie jest dobrze, że ma zero naboi, bo jak mnie coś zaatakuje, to przywalę temu czemuś. O, chyba, że tak. Właśnie nie wiedziałem, czy jest taka opcja. Tak, jeszcze takie wyjaśnienie, nie będzie to ani seria. No nie będzie to seria, po prostu chcę wam pokazać tylko taką grę. Po prostu pojedyncze pokazanie gry. W ogóle prędzej jest naprawdę dobrze. No, i ten. O, super. Tak tylko powiem jeszcze dla wyjaśnienia, nie grałem w starsze części tej gry. Po prostu teraz gram w tom. Aha, dobra, mogę biec, to będzie o wiele szybciej. Pobiegniemy sobie tam. Widzicie, jego nogi zapadają się w śniegu. To jest nawet niezłe. Oh yeah, upadł śnieg. No była jakaś zamieć śnieżna, tu jesteśmy tak bardziej, widzicie, jak jesteśmy w takiej dziurze, powiedzmy, w zagłębieniu. Co tam? Strzałka w górę. Ktoś pokazuje strzałkę w górę. Ha, dobrze. A, okej, dobra, nie uważam. Chodziło o biegnięcie, dobra. Okej. Dobra. To jest jakiś statek zniszczony. Tak, wygląda jakiś statek albo wieżę, albo statek albo wieża, która mi się... Nie, statek, widzicie, okna są. Tak, tu macie okna. To widać. Tak, proszę, jest jakaś wieża, która może się przewróciła. O, skrzyneczki, pewnie coś będzie. A, okej, spację niszczymy. Aj, dobra, super, możemy sobie podnieść amunicję. Gdzie mamy? A, dobra. Aha, dobra. Aha, przeładuj. Okej, przeładowaliśmy, oh yeah. I 20 naboi, tak. Co mam zrobić? Strzelić? Mogę zbić? Nie, nie mogę zbić. Ale mogę zadowalić taki fajny, o, jesteś na przykład. Ile mam amunicji? 20, dobra. Mam 20 naboi, dobra, ale skąd mam wiedzieć, ile mam ich osobno? Powiedzcie mi, powiedzcie. Aha, okej, okay, ekwipunek. Dobrze, dobrze, rozumiem. Czyli mamy tyle naboi, tu mamy naszą broń. O. O, mamy naszą broń. Dobrze. Dobrze, rozumiem. Tak jest. Podoba mi się właśnie klimat, gdzie właśnie pokazują nam się takie hologramy na wszystko. Ale możemy to otworzyć? Open. Open, no open. OMG, kim jesteś? Masz na... niezdrowe, na nic sobie nie jest to zdrowe. Oh my god, zombie jakieś cholerne. Umieraj, kurde. Interryju, zgiń! Ja tu nie mam głowy, do mnie biegnie! Co to jest? Jeżeli świetnie miał głowę, to dalej do mnie biegło. Mogę kopnąć? Super! Juo, zrąbiste, widzicie? Teraz gra jest zrąbista. Możemy rozwalić na części pierwsze, całe trupa.
to jest dobra, wybieram amunicję i rozwalmy kupa. Oh yeah, oh yeah. Teraz listę. Super, gierka. Okej, więc wchodzimy tutaj. O, pali się tutaj coś obok nas. Wchodzą! O, ja nie mogę. Ło, to jest dziwne, rozwalałem mu głowę, a dalej na chwilę, widzicie? O, rozpatrz na pół. Nie ma nikogo za nami? Nie. Musimy iść dalej. O, dziękuję za amunicję. Chodziło. O cholera! Umieraj! Jezu. Pamiętajcie! Jezu! Za mnie idzie! Straszne. Pamiętajcie, im się nie wali, bo pamiętajcie, że wam pójdą. Czy muszę dobić, że nam dał amunicję, nie? Tak, dziękuję za amunicję. Możemy iść dalej. Te trzątki tak się turlają, że myślę to dalej żyje chwilami. Mamy kogoś martwego. Coś ja nie wiem, czy wierzyć w to, że on jest martwy, czy on zaraz nas znowu... A nie, myślałem, że on ożyje i nas zabije. Okej, jakby coś go wciągnęło, ale... O co on był zaczepiony? On był o to pewnie zaczepiony, tak? Czy coś musiał się tutaj wyciągnąć ostro, żeby go stąd zabrać? Aha, okej, Pójdziemy po drabinie. Okej, nie ma tu niczego. W ogóle, zobaczcie, jak ma fajne oczy ten koleś, nie? Fajne. A wiecie co, może ja jednak zrobię serię z tej gry, bo ta gra mi naprawdę się spodobała. Możliwe, że zrobię serię z tej gry. Możliwe, ale jeszcze nie jest pewne. Co my tu mamy? Okej. Zobaczmy sobie widok, no naprawdę jest spoko, góry. A właśnie, poszukajmy jeszcze ten teren, bo potem się okaże, że coś żeśmy zostawili. A to by potem mogło uratować życie, nie? Dobra, to chyba nic raczej nic nie ma. Tutaj są lub. A tu jest pusto. Weźmy to, co tu jest. O! Jest dobrze. To spada na ziemię. Wow! Łoch! Czy to spadasz to? Co jest? Ło, spoko, widzicie to? To mi się to podoba. Ło! Zarąbiste! Muszę podskoczyć? Yeah! Co? Jump! Oh yeah! Woohoo! Woohoo! Nie! 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 Yeah! Już nie spadłem. Woho! Yeah! Ło, zarąbiste! Woo! Co jest? No! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Odskop, koleś! Nie, nie, zaleci dalej! Fysu! OMG! Nie jest dobrze! Ło, ale fart! Nie! Co ja miałem zrobić? Cholera, to nas zabiło chyba. Tak nas się zabiło? Aha, dobra, mam trochę do tego nawalać po prostu. Dobrze, dobrze. Ja rozwaliłem to coś. To w ogóle fart, to nas rozwaliło te koła. Przeładuj to. I to było dobre. To sobie rozwaliliśmy, to jeszcze po prostu przelecieli, powiedzmy. Gdzie my lecimy? Jo! Oj, Jezu, gdzie my jesteś? Serce bije. Słychać. Zdenerwował się koleś, przeraził. Nie dziwię mu się zresztą. Gdzie on jest? Są jakieś ślady krwi, bo gdzie on wpadł. Uuu, tam jest sporo trupów. No, mnie ciekawe miejsce wpadł, koleś. Nieciekawie to miejsce wygląda. Ktoś czyje? Chwileczkę, trochę podgłośnie chyba dialogi, bo są chyba trochę za cicho. Dialogi chyba trochę podgłośnie.
No i to wygłośnimy po prostu. Tak jest. Okej. No i damy. Dalej, no. No, teraz jest lepiej, już głośniej słychać ich. Zabrał nam to. Co to miało do cholery być? Ty, Mendo. Co ty do cholery zrobiłeś? Idź szlak. I go szlak. Mendo. O, co to? Moje oczy. Okej, jest. Co to jest? Miasto? A tak po prostu miasto? Nie ma żadnego, nie wiem, następnego miejsca, gdzie jest full nekromorfów i innych mutantów. Miasto? Okej, okay, zobaczmy. Teraz to mi jakiegoś Mass Effecta przypomina. No tak Mass Effect trochę teraz wygląda na serio. No tak, to jak Mass Effect teraz wygląda trochę. To miasto w ogóle. Co to? Tam jest... koleś. W tej grze od samego początku nas kopać i w ogóle, bardzo nie jesteśmy my ten koleś, ale i tamtego rozwalili, który graliśmy. Już myślałem, że będziemy grać w tym kolesie, ale oczywiście tym idiotycznym poczuciem już strzeli w łeb, a w tym sobie. Co się stało? Chyba nie jest ogólnie to dobrze. I co teraz będziemy musieli zrobić? Okej, okay, weźmy to. Okej, okay, mam jakąś fajną brońkę. W tej grze wszystkie bronie są fajne. Ten wygląd jest epicki broń tutaj. Patrzcie, jak się mi się rozkłada. Powiedzmy, to jest taki galaktyczny... Nie wiem, ta broń przypomina osobiście takie, gdzie takie bronie, które naprawdę są. A to mi przypomina Uzi. Tak, kolba ma jak Uzi z tyłu, w tym stylu. Ale dobra. No, pewnie, Mass Effectowo. Idźmy stąd. Okay. I said I'd help you. Now where's Ellie? Co tu mamy? How long has she been missing? Just shut up. Ja nic nie mam w tym świetniku. Idźmy dalej. Już tu jest. Okej, okay, idziemy dalej. Możemy kupić napój? Fajnie by było. Możemy go rozwalić? Nie możemy ani kupić, ani rozwalić. Cholera, nie gadajcie, że ja mam tylko jeden magazynek. Ale mam jeszcze jedną broń, aha, okej. Okay. Ale mam tylko jeden magazynek, tak, prawda. Nie mam więcej amunicji.
niestety. Nie, aha, dobra. O cholera. Aha, dobra, jak nie wycelujemy, to możemy tak walnąć, zarąbiste. Podoba mi się. Broń. Aha, okej, jeszcze mamy taką broń. To jest tutaj, że oto wyszliwuje chyba 3 pociski naraz, już nie z tyłu. Otwórzmy drzwi. Okej, gdzie my jesteśmy? Dobra, chyba jestem ci kolesie. Co dalej? A to otworzyć czy co? A okej, już teraz coś. Uuu, gliny. X. A okej, czekamy na X. Mam wrażenie, jak to było trochę za głośno. Nie wiem, tak z chwili teraz. Kurczę, może nie, jak to było teraz za głośno. Dobrze. Okej, okay, dobra, ale ja myślałem, że w tej grze, nie, to będziemy walczyć z tymi mutantami, nie, tą morfami. A tu kurczę, zobaczcie, okazało się, że będziemy walczyć z jakąś galaktyczną policją, ale coś w tym stylu. Coś dosyć dziwne. Nie spodziewałem się tego po tej grze, naprawdę. Kurde, skończyła nam się amunicja. Teraz mi broń. Tak jest, oczywiście, ale jeśli mam więc ammo. Tutaj może na tej dalej idzie. A, urwałem. Koleś oczywiście. Tutaj może coś znajdziemy. Nie. No akcję. Nie. Puszka. Nie, nie chcę puszki. Mogłem więcej, o właśnie, walnąć. Nie no kurczę, musimy zdobyć amunicję, nie? Bo kurde tak to... Nic nie zrobimy, kurczę, nie? Zakadnijmy się gdzieś. Zacznę zdobyć amunicję, koleś! Wszyscy to widzieli? Co to w ogóle było? Co to było? Ja nie mówię, co to było, na serio. Oni mnie studują, tak? Cholera, mogę tam wiedz. B. Tam, okej. Okay. Amunicja była. Mam ammo? Tak, mamy ammo. Weź mi przywal w ryja, kurde, bo to służył. I ładuj to. Teraz rozwalmy ich, zgnieśmy ich. O właśnie, niech z nim wypadnie. O właśnie, ammo. Ma z niego jakaś amunicja. Mam ich zmiażdżyć na kawałki. No, umieraj, miażdż się, dawaj amunicję. Dobra, ten chyba nie mał, nie miał. Okej, okay, ten od razu dał. To jest zastrzeżeń. B. Tam mam iść. Jezu, ten koleś z granatem w ręce, biegł. Okej, okay, mam ammo. O, ten coś miał. Widzicie? Tak, dawaj to. Dawaj. Wszystko dawajcie mi. Okej, okay, przeładowane. Okej, okay, tu też mamy trochę ammo. Trzeba tylko przeładować. Polubiłem tę broń, powiem wam szczerze, polubiłem tę broń. No, chwileczkę jest. Rozpoznam, czy jest opcja zapisania. I okej, możemy tam iść, nie? Aha, dobra, dobra. Po prostu tak, tak mi przypomina Mass Effecta, że próbuję być jak Mass Effect na spacji, jak on Mass na spacji się miażdżył, kopie. No, a Mass Effect się biegało. No, ale tylko chwileczkę B. No, jak to nie jest sposób zarobić się to dalej, to B. Ale bez tego B, to ja bym tu chyba nie wiem co. Chodził i błądził cały dzień. Chodził po drabinie na górze. Tak jest. A ok, jestem na górze. Mamy drogę.
O, widzisz, tych są jest to samo. Dobra. Ale nie. Co tam? Okej, co już mamy? Zadanie. Okej. Nic zadania. Co ekwipunek? Co już mamy w ekwipunku? Okej. Idziemy sobie dalej. Dziękuję za amunicję. Co mamy z tym zrobić? Nie wiem. B. Okej, tutaj mamy iść, rozumiem. Idziemy dalej. Okej, kogoś zabili. Postrzelili, zabili. I koleś taki opancerzony. Okej, padli. Czy jeszcze? Musiałem przeładować i uznać dalej. Masz coś przy sobie? Chyba nie. Oprócz ta osoba, możemy określić tej osoby. No. Chyba więcej odmieścia przy sobie. No, dziękuję. Idziemy dalej. Okej, okay, tam. Rozumiem, idziemy. Łoż, kurczę. Dostał od razu. O, Wisa, widzicie? Łohoho, ale tu jest ruch. Widzicie to? Nieźle. Strzeliłem coś. Ja, yeah, trafiłem! To ujdzie. I tak jechał dalej. Było niezłe. Zobaczmy, co tu mamy. Nie, nie wychodź tam, proszę. Zobaczyć. Co ja tu mam? Dobrze, możemy iść dalej. Co? B. Oh my god. Oh my god. To widzicie, jak tutaj przejść? Teraz! Oh my god! Rozerwało nas na kawałki. Widzieliście? Urwało nam nogę, ręce i kłę głowy. Głowę. Jeszcze raz. C, przyciskam C. Kurde. Ha. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Co teraz mamy w ogóle robić, no? Chcecie mi tylko powiedzieć, co mam kurde coś zrobić. Nacisnąłem C na to. Co by teraz tutaj zrobić? Ten da się jakoś tu iść? Nie. No ej, no ja się nie wiem, no. Chwileczkę. Co mam tu zrobić? Aj, dobra, nic. Został czas czerwony. Nie rozumiem.
Aha, dobra, może tak. A powinniśmy teraz zmienić jakoś światło, powinnaś to wyburzyć. Tylko jakby to zrobić? Tędy? Nie wiem. B. No B. Ale nawet teraz nie możemy tego. A, okej. Okay. Okej, okay, tam, tam mam iść. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. No co ja mam kurczę zrobić? Naciskał ten przycisk. Znaczy to jest przycisk taki, który wiecie, po prostu... po prostu się klika, że się robiło światło. Teraz? Jezu. Dalej jeszcze dwoje, zielone nasze. Widzisz, ja to będę tak stał, kurczę. Ja nie mogę. Okej, dobra ludzie, przemyślałem tylko i nie będzie z tej gry serii. Ogólnie to właśnie chciałem wam pokazać, jak ta gra ogólnie wygląda, bo gra jest naprawdę świetnie wygląda. Naprawdę ciekawie się zapowiada o granie w tym grę. No, a więc tak, mówił do was Dr. Stalker, no wyjście obrócz kamery. Mówił do was Dr. Stalker, nara.